W trakcie dzisiejszego warsztatu spróbujemy sobie odpowiedzieć na kilka takich trudnych trochę pytań, ale myślę, że nie będziemy się ich bali. Jak daleko mogę pozwolić swojemu dziecku wejść mi na głowę? Dlaczego bycie synem ma wpływ na bycie tatą? I co to właściwie znaczy być ojcem? Aby jednak to wszystko zatrybiło, ja będę chciał wam troszeczkę opowiedzieć o mojej historii, o mojej drodze. Być może nie wszystko będzie dla was jasne, być może z niektórymi spostrzeżeniami się nie zgodzicie, ale wydaje mi się, że każdy ma prawo błądzić, może się z tego też nauczycie czegoś. Nie będę wam opowiadał mojego życiorysu, ale zwrócę uwagę na kilka takich wydarzeń w moim życiu, które trochę odmieniły mój sposób postrzegania ojcostwa. Nie wiem, czy zwróciliście w ogóle uwagę, że temat ojcostwa jest gdzieś tak jakby troszeczkę w tle. Nawet w naszej społeczności dużo się dzieje w kontekście misji kobiet i w kontekście wspólnych spotkań dla kobiet. Ale gdzieś to pojęcie ojcostwa i takiej wspólnoty mężczyzn, takiego większego otwarcia jest gdzieś troszeczkę w tle. Myślę, że to jest dobry krok do tego, żeby też zastanowić się troszeczkę, czy przypadkiem w tej materii nie mamy czegoś do powiedzenia i czegoś do poprawy. Jak patrzę na to zdjęcie, to tak sobie myślę, że też moja żona jest bardzo cierpliwa wobec mnie. To było pewnego niedzielnego poranka. Dawno nie byłem tak obstrzyżony. To było ze 3 czy 4 lata temu i pomyślałem, że sobie ogolę głowę. I ogoliłem głowę i cieszę się, że żona mnie nie zostawiła. Ale to był ostatni raz, kiedy taki manewr zrobiłem. A te stroje tutaj, które widzicie, to ja zrobiłem. I powiem wam, że to było jedno z największych wyzwań, z którymi musiałem się zmierzyć w ciągu ostatnich chyba 4 lat. Największe z wyzwań, którego nie bałem się podjąć, mimo wszystko. Słuchajcie, ważne jest też, abyśmy mieli jakąś solidną podstawę. I to będzie jeden z takich slajdów, gdzie chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pewne badania, pewne wyniki tych badań. A w kontekście dziecka, kiedy rozważamy pojęcie ojcostwa i rodzicielstwa, to musimy mieć na uwadze także właściwie takie okresy podatności dziecka na rozwijanie pewnych umiejętności. I to są właśnie, nazywane jest to okresami sensytywnymi lub takiej szczególnej wrażliwości dziecka. Moglibyśmy sobie to rozkładać teraz na czynniki pierwsze. Moją uwagę oczywiście zwrócił ten pierwszy element, muzyka, która od samych już narodzin dziecka taką szczególną rolę pełni i rozwija u dziecka te umiejętności. Właściwie ludzie, którzy są obdarzeni takim słuchem absolutnym, to właśnie w tym czasie ten słuch absolutny się rozwija. Najlepiej, kiedy dziecko jeszcze nie potrafi mówić, ale już słyszy, intonuje i w ten sposób zapamiętuje dźwięk w swojej głowie. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na kilka właściwie elementów, które z punktu widzenia nas jako ojców chrześcijan, rodziców chrześcijan odgrywają szczególną rolę. Zwróćcie uwagę, w jakim okresie najczęściej u dziecka pojawia się miłość do Stwórcy, także poprzez przykład rodziców. To nie jest wiek 9 lat, czy 10 lat, kiedy dziecko zaczyna się nam buntować, a my mówimy nie, masz iść na nabożeństwo, bo teraz ja tam idę i musimy iść razem. To jest dosyć już młody wiek. Wszelkie praktyki religijne też. Ciężko będzie nam zmusić dziecko, czy pokazać mu pewne walory tego, że może przychodzić do zboru, do kościoła razem z nami w wieku późniejszym, jeżeli tego to też się nie odbywa gdzieś tam w tym wieku właściwie jeszcze prawie przedszkolnym i przedszkolnym.
Inna sprawa to to, czy nasze zbory, czy nasze domy modlitwy są przystosowane. Dziękuję, kochanie, jakie śliczne. Czy nasze zbory i nasze domy modlitwy są przystosowane do dzieci? Wiemy, że w wielu przypadkach tak niestety nie jest, ale to jest wyzwanie dla starszych zboru, dla liderów, dla ojców również, aby dla swoich dzieci tam właściwe miejsce znalazły. Zwróćcie uwagę na ten ostatni element, na to umacnianie wiary. To umacnianie wiary odbywa się w okresie, kiedy w zasadzie te wszystkie poprzednie czynniki są w jakimś aspekcie zrealizowane. To wtedy umacnia się ta wiara. W wieku 20 lat jest człowiek wykształcony w takim uwrażliwieniu na zagadnienie wiary i ufności do Boga. A więc to będą takie nasze filary. W kontekście tego będziemy sobie opowiadali trochę różne ciekawe historie i o tym również ja wam opowiem z mojego doświadczenia. A więc ja zaczynałem pracę jako stażysta w takiej spółce bankowej, w dużej takiej spółce bankowej, Brebanku, dzisiaj to już jest Commerzbank, o ile mnie pamięć nie myli. Po kilku latach odchodziłem stamtąd z takim już pewnym dorobkiem, nie było to nic wielkiego, ale byłem menadżerem sprzedaży na całą Polskę, takiej internetowej, produktów finansowych. Byłem tym strasznie ukontentowany. Czułem się dowartościowany jak nigdy wcześniej. Kiedy wzięliśmy ślub z moją żoną Agnieszką, wyjechaliśmy do Gdyni. Tam w niedługim czasie założyłem taką na razie jednoosobową działalność gospodarczą, agencję PR-owo-marketingową. Strasznie mi się to podobało. Spotkania, warsztaty, szkolenia, które organizowałem, prowadziłem. To było coś, co powodowało, że czułem się po prostu doceniony. Potrzebowałem tego, ponieważ nie do końca miałem to w swoim dzieciństwie. I niestety to spowodowało, że jakby to poczucie tego, że muszę być zaakceptowany przez ludzi, którzy są najbliżej mnie, dookoła mnie, w tym wypadku w środowisku pracy, powodowało, że faktycznie inne rzeczy stawiałem w innym miejscu. I domyślacie się, że tak właściwie było także z moją rodziną. Robiłem wszystko, żeby tylko zająć czymś swój czas. Uwielbiałem piłkę nożną, więc założyliśmy drużynę piłkarską, taką amatorską i graliśmy w lidze trójmiejskiej. Byłem zaangażowany też muzycznie, więc kiedy moja córeczka miała tam 2-3 latka, no to ja po prostu wyjeżdżałem, jak tylko była okazja, to po prostu to robiłem. Czasami robiłem to naprawdę nieświadomie, bo chciałem to robić, chciałem się realizować, chciałem być takim fajnym gościem, który dużo zrobi dla kogoś, ale okazywało się, że mało robiłem dla tych, którzy są mi najbliżsi. Ale wszystko się zmieniło w takim szczególnym momencie, kiedy urodził się właściwie Franek. Dlatego, że straciłem jednego z takich kluczowych dostawców środków finansowych. Kiedy straciłem tego kontrahenta, miałem okazję trochę dłużej być w domu. I to jakoś zbiegło się z narodzinami Franka. I wtedy, kiedy chcąc, nie chcąc, ja i tak pracowałem trochę z domu. Byłem już w domu i widziałem, jak wiele opieki wymaga Franek i jak to działa na mnie też pozytywnie. Dodaje pewności siebie i wiele innych aspektów, o czym powiem wam trochę później. To dopiero zdałem sobie sprawę, jak wiele straciłem z moją córką. Czasu, którego już nie nadrobię. I mogę tylko liczyć na to, że może jakimś cudem uda się coś nadrobić. I dzisiaj staram się to robić. Też nie zawsze mi to wychodzi. Ale dopiero po odrobieniu tej lekcji, mam nadzieję, że odrobieniu, zrozumiałem, że nie było mnie w życiu mojego dziecka od samego początku. Byłem tylko takim, czasami się mówi, niedzielnym ojcem, który się pojawi, coś tam zrobi chwilę i gdzieś ucieka. A powinienem być cały czas, praktycznie jak tylko jest to możliwe. Niemiecki filozof
I socjolog Erich Fromm powiedział takie ciekawe słowa, że matka jest pokarmem, miłością, ciepłem, ziemią. Być kochanym przez nią to tyle, co być Żydem, zakorzenionym, mieć ojczyznę i dom. Piękne słowa. Ojciec reprezentuje świat myśli, przedmiotów, które są dziełem ludzkich rąk, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży, przygody. Ojciec wskazuje dziecku drogę w świat. Obecność ojca w życiu dziecka jest jednym z najważniejszych, największych bogactw, jakie może przynieść dla życia dzieci. Dziecko potrzebuje dzielić się swoją codziennością właśnie z ojcem. Nie tylko z mamą, ale także z tatą. Każdego dnia, wiecie, każdy rodzic robi taki wkład do tego banku wspomnień dziecka. Pytanie, czy to robi? Powinien to robić. Nie zawsze tak się niestety dzieje. Jeszcze jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem, a zanim pójdziemy dalej. Całe zagadnienie ojcostwa i rodzicielstwa dla niektórych z was może być właściwie trochę niepotrzebne. Możecie się zastanawiać w ogóle, czy to ma jakiś wpływ na moje życie teraz. Może nawet tak sobie myślicie, że no, taka to będzie trochę strata czasu. Bo jesteście może sami, bo nie wydaje wam się, że dzieci są jakimś interesującym etapem w życiu, który warto rozważyć. Mimo wszystko spróbujcie się przez moment zastanowić nad tym, czy ta nasza dzisiejsza refleksja nie jest przypadkiem takim sposobem na zrozumienie swoich rodziców również. Bo jeżeli jest coś, co dało mi bycie tatą, a czego się zupełnie nie spodziewałem i czego w ogóle nie planowałem, to było lepsze zrozumienie moich rodziców. Żałuję, że dzisiaj moi rodzice oboje już nie żyją. I nie mam okazji tego, żeby do nich podejść, o coś zapytać i powiedzieć im, a w zasadzie nawet podziękować, że wykonali kawał dobrej roboty. Ale to właśnie może nam pomóc. Ta chwila zastanowienia nad nami, nad naszym rodzicielstwem może pomóc nam zrozumieć lepiej naszych rodziców i też te relacje w pewnym sensie być może nawet naprawić. Paul Auster, wybitny amerykański pisarz, eseista, w książce Józefa Augustyna napisał takie ciekawe refleksje i myślę, że one będą bardzo oddawały może odczucia niektórych z was, ale na pewnym etapie życia na pewno oddawało to także moje przemyślenia. W ciągu pierwszych lat mojego życia ojciec wyruszał do domu wczesnym rankiem, zanim się obudziłem, i wracał do domu już dobrze po moim zaśnięciu. Byłem synkiem mamusi, często chorowałem i tym właśnie matka uzasadniała nadmiar poświęconej mi uwagi. Spędziliśmy razem mnóstwo czasu, ona ze swoją samotnością, ja z moimi skurczami, cierpliwie wysiadując w poczekalni doktorów, aby któryś z nich zdusił wreszcie tę nieustającą insurekcję w moim brzuchu. Od samego początku poszukiwałem ojca, kierując się w zapamiętaniu do każdego, kto mógłby go przypominać. Dziecko w okresie niemowlęctwa uczy się ufności pod opieką matki. W wieku przedszkolnym uczy się niezależności, autonomii i doskonalenie swoich umiejętności. Przez zabawę, inicjatywę, odpowiedzialność dziecko przygotowuje się do pełnienia różnych ról w społeczeństwie. W wieku szkolnym uczy się pewności, doskonali społecznie, i tutaj potrzebny jest tata ze swoją odwagą, ze swoją czasami bezkompromisowością, z odrobiną szaleństwa. Nie da się wykluczyć z życia dziecka taty i postawić na boczny tor. Jeżeli tak panowie czasami uważaliśmy, jeżeli tak myśleliśmy, bo tak nam mówił świat, że męską rzeczą jest pracować, zarabiać na dom tylko i wyłącznie, a wychowanie zostawimy dzieciom, to jest to prawdopodobnie jedno z większych kłamstw, które wszyscy gdzieś uwierzyliśmy.
To ojciec w zasadzie motywuje dziecko trochę do pokonywania trudności. Nie chciałbym się narazić mamą, ale czasami tak jest, że mama do pewnego momentu, nie wszystkie mamy, ale do pewnego momentu mama ma w sobie wiele cierpliwości i wiele takiej siły do tego, żeby zmusić dziecko do pracy, do pewnej konsekwencji. Ale na jakimś etapie chce to dziecko już przytulić, odpuścić. Czasami bywa na odwrót. Czasami panowie pełnią taką rolę. Ale w zasadzie to tata jest tą osobą, która gdzieś to dziecko powinno motywować do pokonywania tych trudności. Miałem takie doświadczenie, nawet niedawno w zasadzie. Jeszcze na chwilę wrócę. Kiedy szukałem materiałów do też takiego artykułu, który przygotowywałem na temat ojcostwa, to okazuje się, że wiele badań statystycznych, które w ogóle jest bardzo dużo opracowań na temat rodzicielstwa w Polsce i roli matki, i roli ojca, to znalazłem kilka takich interesujących statystyk, gdzie faktycznie wynika z nich dosyć jasno, że w większości przypadków czasami tatusiowie muszą trochę ochraniać dziecko przed mamusią. Ale nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi w jakimś negatywnym znaczeniu, ale właśnie przez tą nadopiekuńczość. Przez to takie jakby stworzenie pewnej bariery wokół dziecka. Oczywiście wynika to z troski, wynika z tego, że chcemy to dziecko ochraniać. Ale niekiedy nawet te porażki są potrzebne. A więc to doświadczenie. Zosia dostała się do szkoły muzycznej w Gdyni. To było takie wydarzenie, które nas trochę w pewnym sensie zaskoczyło, bo jest jedna szkoła tam tylko muzyczna i było dużo chętnych i wydawało nam się, że no może jakimś cudem się uda. Ale faktycznie udało się. Dostała się do klasy skrzypiec. Tak się składa, że sam kiedyś też chodziłem do szkoły muzycznej i nie wspominam tego okresu bardzo dobrze, dlatego że mój tata był muzykiem i bardzo mocno naciskał na to, żebym ja również tym muzykiem został i to mi się strasznie nie podobało. Do dzisiaj pamiętam, naprawdę pamiętam, jak wyrywałem mu się z ręki, kiedy staliśmy w sekretariacie i płakałem i narobiłem mu tam wstydu, że ja nie chcę, że ja nie będę ćwiczył, że ja wolę w domu być i bawić się z kolegami. Ale oczywiście tata zapisał mnie do szkoły muzycznej i trochę mi przeszło. Później mi się nawet spodobało. Było pianino w domu cały czas. I pamiętam, z jakim żalem też słuchałem zabawy moich kolegów na podwórku. Kiedy ja ćwiczyłem te nudne etiudy, menuety, a oni się tam bawili. Mój brat też chodził do szkoły muzycznej na kontrabas, zostawił go dla narzędzi samochodowych, też zostawił szkołę, poszedł do szkoły samochodowej. Mój dziadek grał na skrzypcach, mieliśmy w domu 4 pary skrzypiec, tak więc ta muzyka gdzieś tam cały czas w domu była obecna. I kiedy tylko nadarzyła się okazja i mój tata wyjechał za granicę, wystarczyły 2 tygodnie i zostawiłem szkołę muzyczną. Powiedziałem mamie, że nie będę tam chodził. Absolutnie moja noga więcej tam nie była w stanie. Kupiliśmy bukiet kwiatów, poszliśmy do szkoły. Przekazaliśmy nauczycielom i wyszedłem z radością. Ale instrument cały czas był w domu. I kiedy tylko miałem okazję i zasłuchałem jakąś melodię, to sobie tam ją od razu grałem. Było to dla mnie na tyle interesujące doświadczenie, że nawet czasami, kiedy do mojej mamy przychodziły koleżanki, to prosiły, żebym coś im zagrał. Więc byłem już niezmuszany do tego, żeby grać, ale ten instrument był i robiłem to nawet z pewną radością. I wracając do tego epizodu Zosi. Jak myślicie, jakiego błędu ja nie chciałem zrobić, który popełnił mój tata. Właśnie zmuszać. Właśnie
cisnąć i naciskać na to, żeby coś robić dobrze, żeby nie dać takiej satysfakcji, że nie spróbowaliśmy do końca. Nie chciałem przedobrzyć. Nie chcę, żeby Zosia przechodziła przez to samo. Staram się jej stwarzać zawsze komfortowe warunki do gry i do ćwiczeń, ale czasami staram się też być jak przy zwykłym odrabianiu lekcji, bardzo stanowczy, bardzo konkretny, być może trochę surowy, i wtedy na horyzoncie kto się pojawia? Avengers. Wpada i mówi: no co robisz? No przecież widzisz, że nie chce ćwiczyć. Przecież widzisz, że teraz nie może. Dlaczego doprowadzasz ją do takiego stanu? I ja już wiem, że nie mam żadnych argumentów, że niczym nie wygram i że po prostu muszę na chwilę zejść z pola. A więc tatusiowie, to my jesteśmy tymi, którzy także mają motywować, bo może to nie wybrzmiało wcześniej, także mają motywować dzieci do pokonywania różnych przeszkód i trudności. Ja znalazłem takie rozwiązanie, że ćwiczymy z Zosią wtedy, kiedy mamy nie ma w domu. I to jest na razie takie bezpieczeństwo, ale oczywiście jak mama jest, to też ćwiczymy razem z mamą. Zdarza się jednak, że także słowo dziecko kojarzy się mężczyźnie ze stresem, z takim totalnym stresem, z ograniczeniem wolności, że już nie będzie mógł korzystać z takiego rozmiaru tej wolności, jaką miał wcześniej. W ubiegłym roku moim znajomym miało się urodzić dziecko, ale nie powiem wam, którym. Akurat nie są z kościoła naszego. I byłem pełen podziwu wobec mojego kolegi, który po prostu starał się znaleźć tylko wymówkę, żeby jeszcze coś dokończyć, jeszcze coś zrobić. To może teraz najlepszy moment, żeby zmienić samochód na lepszy. To może jeszcze wyjedźmy na wakacje, bo już się skończy to czy tamto. I mówi do mnie: wiesz, Daniel, dziecko to będzie... to już będzie koniec, wiesz, mojej wolności. Mówi: dla mnie wolność skończyła się, jak już wziąłem ślub. I mówi do mnie: stary, teraz jak się dziecko urodzi, to ja już pójdę chyba do izolatki. Nie będzie dla mnie żadnej szansy. Oczywiście mówił to troszeczkę na zasadzie żartu. Niemniej jednak czasami tak, panowie, postrzegamy. Boimy się tego ograniczenia naszej wolności. I wielokrotnie jest tak, że rodzice czy tatusiowie wypychają dzieci na jak najwięcej dodatkowych zajęć, żeby tylko jak najmniej czasu spędzały w domu, żeby się nie nudziły, bo jeżeli spędzą ten czas w domu, to niestety nikt nie będzie w stanie tego czasu im poświęcić. I to jest też troszeczkę znak czasu. Brak obecności ojca na wielu aspektach życia, może inaczej, w różnym wieku dziecka może mieć naprawdę destrukcyjny wpływ na jego dalsze wybory, na to, jakie decyzje podejmuje, jakich wyborów dokonuje, jak radzi sobie z wychodzeniem z trudnych decyzji. A jak, tato, twoje relacje wyglądały z twoim tatą? Drogi tatusiu, może przyszły tatusiu. Czy dla was wasi ojcowie byli bohaterami? Mój tata wyrywał się do wielu spraw na podwórku. Czasami załatwiał z tatusiami moich kolegów różne sprawy moje i moich kolegów. Nie było to dobre i czasami się strasznie kłóciliśmy o to. Ale w moim domu nie było też za ciekawie. Mój tata był artystą, więc czasami jak podpadłem, to dostałem w skórę.
Ale nie pamiętam dużo takich sytuacji. Wiem tylko, że kiedy się działy, to się działy. I kiedy dorastałem, to zaczynałem więcej widzieć i więcej rozumieć, jako już troszeczkę starszy chłopak. Im bardziej, im więcej rzeczy widziałem, które się dzieją w moim domu, tym bardziej nienawidziłem mojego taty. Wyrastałem w tej nienawiści. I kiedy poznałem Ewangelię, wydawało mi się, że znalazłem taki balans, w którym szanuję w miarę mojego tatę, już nim tak nie gardzę, ale jednak co było, to trzeba zapamiętać. To, co zmieniło troszeczkę moje podejście, to śmierć mojej mamy. Miałem 20 lat, kiedy zmarła. Dostała udaru i po 2 tygodniach odeszła. I wtedy zacząłem patrzeć na tatę trochę z innej perspektywy. Pamiętam, jak przeglądałem zdjęcia rodziców, kiedy oglądałem i patrzyłem, jacy są szczęśliwi i myślałem sobie, że tak mi to nie pasuje do tych awantur, które widziałem w domu. I łączyłem w głowie pewne opowieści, które snuli z tego, jak szczęśliwe życie prowadzili, mieszkali przez wiele lat w Skandynawii. Jak szczęśliwe życie prowadzili, bo tego wam nie powiedziałem, mój tata był pianistą, ale moja mama choć pracowała, no i była takim pracownikiem biurowym w takim biurze projektowym, to mój tata kupił jej perkusję. I moja mama grała na perkusji i razem z moim tatą, za czasów komunistycznych tak to trochę wyglądało, że trzeba było przez takie specjalne agencje pracy wyjeżdżać na zachód, tylko w ten sposób można było to robić, jako pracownik artystyczny i tak się pracowało. Więc moja mama na perkusji, z moim małym bratem, mój tata na klawiszach i wyjechali. I tak sobie przez 2 lata jeździli i pracowali w różnych hotelach, grali i tak dalej. I pomyślałem sobie, że to wszystko tak bardzo mi zgrzytało z tym obrazem ojca, gnębiciela, który miałem w swoim sercu. I pomyślałem sobie, że gdzieś musi być to źródło przebaczenia. To, że spojrzę na mojego ojca i powiem, tato, przepraszam cię i wybaczam ci. I znalazłem to faktycznie w Ewangelii. Zacząłem patrzeć na mojego tatę w taki sposób, jakby Pan Jezus patrzył na mnie. Miałem żal do mojego taty, że bo mówiłeś, że już nie będziesz pił, bo już mówiłeś, że nie będziesz robił tego czy tamtego, a cały czas to robisz. Miałem do niego żal o to. Ale kiedy pomyślałem sobie, że Pan Bóg tak wiele razy mi wybaczał, to dlaczego nie miałbym wybaczyć mojemu tacie? I to pomogło naprawić moje relacje. Zaczęliśmy się z tatą trochę poznawać na nowo. Moja mama zmarła w 2001 roku, a ja wziąłem ślub w 2008. Także mieliśmy te 7 lat poznawania się na nowo. Troszkę nieporadnie, ale schodziliśmy razem do kina, chodziliśmy razem na jakieś obiady, na spacery i też nie było wesoło, ale wydaje mi się, że staliśmy się po prostu dobrymi kumplami. I choć było na to za późno, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, to chyba obaj cieszyliśmy się, że to się stało. Tak więc ta nieobecność ojca może nadwątlić te relacje. A jeżeli nasze relacje z naszym ojcem, myślę tutaj o tatusiach, którzy tutaj są, nie były zbyt dobre, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasze relacje z naszymi dziećmi też nie będą najlepsze. Tak to właśnie jest wszystko skonstruowane i połączone ze sobą w tych niewidzialnych sieciach różnych zależności. Jeżeli są pewne sprawy, które są niezałatwione, to one będą wcześniej czy później cały czas wychodzić. Myślę tutaj o naszych relacjach z naszymi rodzicami i relacjach później z naszymi dziećmi. W aspekcie rozwoju córki jest też bardzo ważne, aby ten ojciec był cały czas obecny. Dlatego, że brak ojca
będzie niejednokrotnie powodował niewłaściwe decyzje w wieku dorastania. Jest to udowodnione również naukowo, że wielokrotnie decyzje podejmowane przez młode dziewczyny, które nie miały dobrych relacji ze swoim ojcem w domu, będą szukać tych ojcowskich relacji także w swoich partnerach. Nie zawsze będą to też relacje właściwe i relacje dobre. Był taki moment w moim życiu, że trafiłem na trochę nieciekawe środowisko. Właśnie wynikało to z tego, że też nie miałem w moim ojcu, dzisiaj to dopiero rozumiem, takiego wsparcia i akceptacji. Cały czas musiałem robić na kimś wrażenie i jeżeli ktoś mnie poklepał po ramieniu, to wtedy czułem się spełniony. I znalazła się taka grupa osób, która poklepała mnie po ramieniu, kiedy zrobiliśmy jakieś głupstwo. I tak się działo. Szukałem siebie w obrazach, których nie byłem częścią. I wielokrotnie nie twierdzę, że tak musi być, że tak musi być w naszym życiu, w waszym życiu, w życiu waszych dzieci. Ale ten czas poświęcony dziecku, on będzie procentował w tych trudnych, kryzysowych momentach w życiu dzieciaków. Wtedy, kiedy będą musieli podejmować decyzje, kiedy nie będą szukały akceptacji w swoim środowisku, ale będą ufały rodzicom. W całym procesie wychowania ojcostwo charakteryzuje się takimi ciekawymi elementami. Systematycznością, konsekwencją. I myślę, że to jest wygodne, to jest dobre. Oczywiście dzieje się też tak, że dzisiaj rolę ojców także przyjmują kobiety. Nie jest to zbyt bezpieczne, ale jest to też pewna forma tego, że tak jest. Powiedzmy to również otwarcie, że kobiety nadrabiają ten brak ojca w domu, dlatego że tam brakuje faceta. Że brakuje kogoś, kto będzie w stanie zadbać o rodzinę, zadbać o wspólne nabożeństwa w tym aspekcie duchowym, jeżeli tego szukamy. Kobiety próbują to nadrobić, panowie. Niestety nie zawsze się to udaje, albo udaje się to w ten sposób, że dziecko nie zna do końca swojego taty. Wspomniałem wam o tym, że jest wiele, wiele badań różnych i jeżeli powertujecie troszeczkę internet, to sami również znajdziecie takie materiały, w których myślę, że to jest dla nas także oczywiste, w których podkreśla się to, że nieważna jest jakby ilość czasu spędzonego z dzieckiem, ale oczywiście jego jakość. Nie to, że robimy coś i dziecko jest obok, ale że robimy coś dokładnie z tym dzieckiem. Ja nauczyłem się tego troszeczkę na takiej trudnej lekcji. Pamiętam, że pracowałem sobie w domu i ponieważ w większości pracuję z domu, każdą wolną chwilę, którą tylko mam, wykorzystuję na to, żeby odpisywać na maile, przygotowywać prezentacje, robić grafiki, korespondować, rozmawiać z różnymi firmami. I czasami dzieje się tak, że mój synek nie może iść do przedszkola, zostaje w domku, więc wtedy tam robimy coś razem. I przychodzi Avengers i Franek przybiega i mówi: mamusiu, pobawisz się ze mną, bo tata nie miał czasu. I z tego całego zdania ja tylko słyszę, to nie miał czasu. Nie miał czasu. I myślę sobie, brawo, tato. Brawo. I to była moja lekcja. I takie lekcje pewnie mogą się przytrafić w waszym życiu, ale oby było ich jak najmniej. Statystycznie jest powiedziane, że średnio ojciec w Polsce spędza z dzieckiem 30 minut dziennie. 30 minut.
najlepsi od 30 do 45 minut, tak zasadniczo. Ale najlepsi są ojcowie z Australii chyba i Stanów Zjednoczonych. Australii i Stanów Zjednoczonych. Wiecie, ile spędzają czasu ze swoimi dziećmi? Ojcowie? Troszkę więcej. 60 minut. Niewielka różnica. Ale wiecie, to tak... moglibyśmy to porównać także do naszych relacji w małżeństwie. Trudno jest liczyć na to, że przez pół godziny dziennie porozmawiamy z żoną, jeżeli w ogóle porozmawiamy, i będziemy mieli cały czas wspaniałe, dobre relacje. To co dopiero z naszymi dziećmi? Kiedy będziemy mieli okazję do tego, żeby troszeczkę więcej czasu z nimi spędzić i posłuchać tego, co mają nam do powiedzenia? No i właśnie, teraz pytanie, czy musimy wybierać jedno albo drugie, czy musimy wybierać albo karierę i pracę taką konkretną, rzetelną, czy tylko dziecko? Czy jest szansa na to, że możemy znaleźć jakiś balans w tym wszystkim? No oczywiście, że jest na to szansa. Oczywiście, że możemy znaleźć. Pytanie tylko, czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi, panowie, na to, żeby może odwiesić na haku na razie nasze jakieś plany czy pomysły na realizację swoją własną? Czy jesteśmy gotowi może komuś się postawić w naszej pracy? O tym, czy jesteśmy gotowi na to, w tym mogą nam pomóc właściwie takie proste trzy pytania. To ostatnie z nich jest takie, myślę, najbardziej kluczowe, bo może w tym jest największy problem. Zajmujemy się różnymi rzeczami, robimy różne rzeczy, ale czasami przynosimy do domu nasze frustracje. Panowie, często tak jest. Dziecko do nas przybiega, poczekaj, daj mi chwilę, bo muszę jeszcze tam coś zrobić, prawda? To może powinniśmy sobie zadać pytanie, jeżeli to się pojawia codziennie, z tygodnia na tydzień jest to samo, jesteśmy sfrustrowani, zestresowani, to może ta praca nie jest dla nas. Może powinniśmy coś zmienić, może warto porozmawiać z szefem, może się jakoś dodatkowo przeszkolić, może zmienić stanowisko, może zrobić coś, co spowoduje, że nie będziemy tego stresu przenosić do naszego domu. Kolejnym elementem może być nasz brak asertywności. To, że może nie potrafimy powiedzieć naszemu szefowi, nie mogę, bo obiecałem, że wrócę, że pobawię się z dzieckiem, bo obiecałem rodzinie, że gdzieś razem pojedziemy. Może się tego trochę boimy, a może bagatelizujemy, że kiedy powiemy, że zostaniemy w tej pracy i zrobimy to, co mamy zrobić, to tylko rodzina, oni tam będą, nic się nie stanie. To może właśnie to trzecie pytanie, to jest nasz największy problem, panowie, że boimy się takiego faktycznie pełnego ojcostwa. Tego, żeby wejść w ten świat dziecka naprawdę z otwartym sercem i przyjąć to, co to dziecko nam oferuje, bez kalkulacji, czy na tym zyskamy, czy stracimy. Może to jest największym problemem, tego, że cały czas boimy się zaangażować. Jest także kilka takich mitów, które czasami też tworzą panowie i o tym też wam chwilkę powiem. Jednym z takich mitów jest to, że mężczyźni skoncentrowani na dziecku nie są dobrymi pracownikami. Że mężczyźni, którzy dużo mówią o swoich dzieciach, którzy przeżywają różne rodzinne historie, nigdy nie będą w stanie na 100% zaangażować się w swoją pracę. Nic bardziej mylnego. Wydaje mi się, że czasami za tymi teoriami stoją właśnie panowie, którzy w ten sposób ukrywają to, że wolą nie wracać do domu, bo muszą zająć się dziećmi albo muszą pomóc żonie. Kiedy urodziła się Zosia, to doszliśmy z Agnieszką do takiego... Doszliśmy, ale to tak zostałem w pewnym sensie zmuszony, żeby dojść do podobnego wniosku, żebyśmy dzielili się odpowiedzialnościami. I
zastosowaliśmy takie proste rozwiązanie, ponieważ ja pracowałem, ja musiałem jeździć do biura, to w ciągu tygodnia, to było zaraz po tym, jak Zosia się urodziła, te pierwsze kilka miesięcy, to w ciągu tygodnia Agnieszka wstawała w nocy i karmiła Zosię. Ale ja chciałem ją odciążyć w weekend, więc to ja starałem się, kiedy nie musiałem na drugi dzień jechać do biura, zawsze w nocy wstawać i zajmować się dzieckiem. I choć na początku to było dla mnie troszeczkę trudne, bo nie do końca wiedziałem, jak też z pewnymi sytuacjami trudnymi sobie radzić, to w konsekwencji to też powodowało, że moja relacja z Zosią, która przecież miała dopiero kilka miesięcy, też nie była najgorsza i była coraz lepsza. Aczkolwiek to był ten czas, kiedy jeszcze sam szukałem sobie świadomie różnych zajęć dookoła, żeby tylko jak najmniej czasu spędzać w domu. Ale właściwie to, że potrafiłem jakoś zająć się dzieckiem, powodowało, że ja naprawdę czułem się pewniej troszeczkę w różnych swoich obowiązkach zawodowych. Nie czułem takiego stresu. I w większości przypadków wydaje mi się, że kiedy panowie zastanawiają się nad tym, czy warto się trochę powygłupiać ze swoim własnym dzieckiem, to myślę, że przynosi to tylko i wyłącznie dobre owoce. Dla właściwie także naszego życia takiego zawodowego. Bardziej się otwieramy. Ja jestem pełen podziwu, kiedy chodzimy na place zabaw i widzę tych ojców w garniturach, którzy biegają po piaskownicy, wygłupiają się, bo wiecie, trzeba mieć naprawdę silny charakter, żeby się nie bać otworzyć przed dzieckiem. Żeby mu ufać i zaprosić dziecko do takiej szczerej, wspólnej zabawy. I zawsze to będzie dla mnie czymś takim szczególnym i imponującym. Drugim mitem jest to, że ja muszę najpierw mieć jakąś pozycję, prawda? Więc ja muszę się na tym skoncentrować, na mojej karierze zawodowej. To jest najważniejsze na tym etapie. Po to, robię to tylko po to, żeby moje dziecko mogło być ze mnie później dumne. A może się okazać, że jak już osiągnę tą pozycję, to dziecko będzie na studiach i już dawno wyjedzie z domu. A więc to jest drugi mit, który gdzieś się pojawia, że najpierw muszę coś osiągnąć. Czasami rodziny podejmują takie decyzje. Wiesz co, no musimy na razie, nie wiem, zamieszkajmy, może mama nam pomoże, może zatrudnimy kogoś, bo musimy tutaj, prawda, najpierw dom kupić, może dokończyć remont. Najpierw na tym się skoncentrujmy, a później różne rzeczy nadrobimy. I to też jest takie kłamstewko, które raz zasiane będzie powodować takie różne kompromisy, które będziemy szukać w naszych relacjach również z dzieckiem. Idąc dalej, w różnych opracowaniach znalazłem wiele ciekawych cytatów. Na koniec podam wam dosłownie kilka książek, oczywiście przede wszystkim Chrześcijański dom, to będzie coś, co myślę, otwiera oczy przede wszystkim tatusiom, jeżeli przeczytamy to z otwartym sercem i będziemy chcieli zrozumieć. Ale jest taka ciekawa książka Oblicza ojcostwa, wydana w 2001 roku, dr Kornas. I ona opisuje tam, że ojcostwo we współczesnych czasach jest takim luksusem ekonomicznym i czasowym, na który nie każdego stać. Bo oboje rodziców jest zapracowanych, są zmęczeni, zajęci sprawami zawodowymi. Podział obowiązków dokonywany jest na zasadzie sprawiedliwości, a nie miłości. Czyli ja trochę i ty trochę. Najlepiej porówno. Ja odebrałem dzisiaj dziecko, ty odbierzesz jutro. Ja się bawiłem dzisiaj, to ty pobawisz się jutro. Bo ja mam coś do załatwienia. I czy tak czasami nie jest, że tak wiele mówimy o miłości i o Ewangelii, a tej miłości brakuje gdzieś w naszych rodzinach, u samych podstaw. Nie mamy tej miłości także wobec własnych dzieci. Jakby na to nie patrzeć, to ceną ojcostwa jest ofiara z samego siebie, panowie.
drodzy tatusiowie. Tak to już jest. Podobnie jest z byciem mamą. Każda mama dobrze o tym wie, że bycie dobrą mamą to bycie mamą, która potrafi sobie powiedzieć nie i oddać siebie w całości dziecku. Oczywiście wiadomo, że w tym także trzeba zachować pewien balans, aby nie zapomnieć zupełnie także o swoich potrzebach, bo to także może prowadzić do dosyć niedobrych skutków i także nadwątlenia takich relacji małżeńskich, partnerskich. Ja jestem pod wrażeniem książki, którą na początku tego roku przeczytałem i wydaje mi się, że ona nie jest już nowa, ale po prostu wpadła w moje ręce dopiero teraz. A może jest nowa, widzicie? Nie jestem do końca przekonany. Kena Kenfielda, książka Serce Ojca. Pisana z punktu widzenia chrześcijanina. I w książce tej Kenfield pisze takie interesujące słowa. Ojciec w życiu każdego dziecka pełni niezwykle istotną rolę. Efekty jego pracy są widoczne nie tylko teraz, lecz także w przyszłych latach dziecka. Zdaje się, że ten cytat jest właśnie tutaj. Dzieci potrzebują serca ojca, a nie tylko jego portfela, by wyrosnąć na zdrowych ludzi. A więc czasami jest tak, że kiedy ja rozmawiam z moimi znajomymi, to z moimi znajomymi tatusiami, to chwalą się faktycznie tym, że mają, i chwała Bogu, że mają taką możliwość, że kupili dziecku to czy tamto i czy zabrali dziecko w takie miejsce czy inne miejsce. Ale jestem cały czas pełen wrażenia wobec tych ojców, którzy potrafią tak odważnie poświęcić swój czas. Bo poświęcanie tego czasu to poświęcanie trochę swojego życia, czyli tego serca. Niektórzy z moich kolegów, i pewnie wy też się z tym spotykaliście, a może sami mieliście nawet takie przemyślenia, kiedy dziecko ma się pojawić, to szukają rozwiązań, jak zamieszkać bliżej rodziców, albo jak sprowadzić mamę, może wynająć jakiś pokój blisko nas, a może niech zamieszka z nami, pomoże. I czasami są takie sytuacje, że nasze kochane mamusie, teściowe, babcie są nieocenione w tej pomocy. Ale czasami zaczynamy z tego również korzystać w taki trochę niewłaściwy sposób, wykorzystując pewne możliwości, które mamy, czy wykorzystując naszych bliskich i jakby na nich cedując całkowicie odpowiedzialność za to, żeby zająć się naszym dzieckiem. Natomiast miłość ojca pozwala też w pewien sposób przewidzieć emocje dziecka. Dlatego, że kiedy tata jest w tych relacjach odpowiedzialny troszeczkę za wariactwa, troszeczkę za szalone pomysły, czasami potrafi tupnąć nogą, ale z taką radością też pobawić się w piaskownicy, to potrafi zauważyć w dziecku także te różnorodne i głębokie emocje. Emocje, z którymi też uczy dziecko, jak żyć. Ja wiem, mamusie, że wy to już dobrze wiecie i wiem, że w wielu przypadkach też wprowadzałyście to w swoje życie, ale troszeczkę dla nas, panów, to może być taka oczywista oczywistość. Nie powinniśmy się bać także dzielić z dziećmi tych naszych własnych emocji i przyjmować tych emocji ze strony dzieci. Czasami jako tatusiowie tak reagujemy bardzo niemalże tupiąc nogą. Nie, nie płacz, nie wolno ci, nie możesz okazywać emocji takich negatywnych, albo nie możesz zrobić tego czy tamtego, nie masz się. I to też jest coś, co absolutnie nie wyda w przyszłości dobrych owoców.
Wielu psychologów uważa, że w zasadzie ta obecność ojca powinna się pojawiać jak najwcześniej. Właściwie już od momentu, kiedy maleństwo jest w brzuszku matki. Nie powinniśmy jako ojcowie również czekać na to, aż dziecko się urodzi, a może dopiero wejdziemy, jak już będzie w jego życie, jak już będzie przebrane, ułożone, to wtedy do takiego czystego łóżeczka sobie podejdziemy. Ja mam nadzieję oczywiście, że w waszym życiu tak nie jest i że tak w waszym życiu nie będzie. W moim życiu niestety tak trochę było. Wyciągałem, a byłem taki dlatego, że bałem się tego, co będzie, jeżeli się bardziej otworzę na pracę z dzieckiem, na bycie z dzieckiem. Temat ojcostwa jest niezwykle złożony, podobnie jak temat rodzicielstwa. I Ellen White pisała wiele na temat tego, jak, na co zwracać uwagę, budując chrześcijański dom i chrześcijańską rodzinę. Ale właściwie ten aspekt duchowości dzisiaj troszeczkę muskamy, nie poświęcając mu też do końca takiej uwagi, jaką byśmy mogli. Bo być może potrzebowalibyśmy wtedy trochę więcej interakcji, wejścia głęboko w tą wartość, ale w to zagadnienie duchowości. Ale chciałbym teraz, abyśmy chociaż na chwilę tylko wrócili do tej, a w zasadzie zwrócili uwagę na duchowość. Jako ojciec i przede wszystkim facet spotka ciebie w życiu dużo różnych rozczarowań. I pewnie będziesz je w różny sposób przeżywał. Przyjdą takie problemy natury osobistej, może małżeństwo będzie na krawędzi rozpadku, nie będziesz wiedział, jak sobie z tym poradzić. Może przyjdą momenty, w których coś zadzieje się w pracy i nie będziesz potrafił sobie z czymś poradzić, co będziesz przynosił do domu. Ale są też takie rzeczy, które są dużym kalibrem. I taki kaliber przytrafił właśnie mi się w życiu. W twoim życiu to może być coś zupełnie innego. Ale wspominałem o tym, że jestem ojcem od 11 lat. Zosia ma 9 lat. Naszym pierwszym dzieckiem z Agnieszką była Hania. Hanna zmarła, jak miała 6 tygodni. I to był moment, kiedy właściwie jako tata poczułem się absolutnie niespełniony, a jako chrześcijanin poczułem się absolutnie rozczarowany. Rozczarowany Bogiem, ludźmi, Kościołem, wszystkim, co widziałem i wokół czego budowałem swoją wiarę, życie i zaufanie. I myślę, że jakikolwiek kaliber ty spotkasz w swoim życiu jako tata, jeżeli ten aspekt duchowości nie będzie rozwinięty dzisiaj u ciebie, to nic tego nie zmieni. Więc jako tatusiowie powinniśmy absolutnie dbać o to, aby budować swoje relacje z Bogiem każdego dnia. Nie od święta do święta, nie od soboty do soboty, szczególnie kiedy dzieci wzrastają, kiedy widzą, jacy jesteśmy w tygodniu i widzą, jak cudowna przemiana dzieje się w sobotę rano, kiedy wszyscy tacy uśmiechnięci, radośni wchodzą do kaplicy, a za chwilę wychodzą i wracają do domu i wszyscy są na siebie pogniewani. A więc to jest ten aspekt ojcostwa. Być może twoje relacje z twoim ojcem były bardzo nawątlone i to może powodować, że ty masz dzisiaj także problem z Bogiem. Już kończąc, przeskoczyłem troszeczkę do przodu. Nie będę ukrywał, że akurat być może moje doświadczenia wyglądają trochę inaczej niż twoje. Dzisiaj troszeczkę, choć starałem się w pewnym porządku, przeszliśmy chaotycznie przez różne aspekty bycia ojcem.
Nie będę ukrywał też tego, że w pewnym sensie mam farta, bo mogę robić to, co bardzo lubię. Mogę spędzać dużo czasu z dziećmi. I dzięki temu też, że spędzam ten czas z nimi, więcej czerpię radości z samego życia. Dzięki dzieciom nauczyłem się znów bawić zabawkami. Znów nauczyłem się bawić klockami, snuć różne niespożyte historie. I myślę, że tego czasami nam jako panom brakuje. Również w naszym życiu. I dzieci niosą ze sobą niesamowity ładunek takiej właśnie otwartości. I myślę, że dlatego zapominamy, że ojcostwo to jest właśnie ta najważniejsza kariera mężczyzny. Ta najważniejsza kariera, która powoduje faktyczne, realne spełnienie. To są te cztery książki, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę. Oczywiście Chrześcijański dom, Stormy O'Martian, Niesamowita moc modlitwy męża, Serce ojca Kena Kenfielda i oczywiście wyjątkową dla mnie książkę Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy Johna Eldridge'a. W przyszłym roku też planujemy wydanie takiej książki Ojcowie ze współpracą wydawnictwa Znaki Czasu z Fundacją Źródła Życia oraz wydanie filmu dokumentalnego opowiadającego historię sześciu ojców i tego, jak oni przeżywają swoje relacje na nowo z dziećmi, ze swoimi dziećmi. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Sam uczę się cały czas bycia tatą. Nie wiem wszystkiego, ale czuję się zachęcony do tego, żeby to ojcostwo odkrywać. I zapraszam was, panowie, do tego, żebyście też się nie bali wkraczać w świat dziecka i odkrywać tego ojcostwa, może naprawić swoje relacje z dziećmi, może ze swoimi rodzicami. A was, drogie żony, zachęcam do tego, żebyście wspierali w tej drodze tych naszych nieporadnych tatusiów, którym czasami coś się może nie udawać, ale właściwie kiedy jest dwoje ludzi, którzy idą, patrzą w tym samym kierunku, to jakoś jest łatwiej i łatwiej się wtedy podnosić. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Niech Bóg wam błogosławi w waszej pracy, w waszej służbie, w waszym chrześcijaństwie, w waszym rozwijaniu swoich kompetencji rodzicielskich. Dziękuję.